Siemka, ja jestem Werus, a to jest długo wyczekiwany odcinek Hardcora. Jest, w końcu się ukazał, no. Cieszcie się, radujmy się. No dobra, dzisiaj mam takie plany na odcinek, że... chciałem pierwsze pokazać, że byłem troszkę w kopalni i nazbierałem troszkę takich itemków. Przede wszystkim te 5 diamentów, to jest takie najważniejsze, a tam kiedyś wspominałem o tym, że już grałem na tej mapce, to znaczy na tym seedzie, tak sobie dla siebie i te diamenty też znalazłem, więc ja wiedziałem, gdzie one są, no nie? No jest żelazo. I zobaczcie, tutaj już troszkę powoli się zaczyna to wszystko tak jakby przepełniać, no nie? Dlatego chciałem sobie zrobić jakiś taki niewielki magazynek. No i dzisiaj chyba się za to zabierzemy, no. Także do dzieła. 9. Przetopię też trochę jeszcze tego, no, kobla i może jeszcze zrobię ze dwa piecyki. Tu mam takie. Dobra, są dwa. No, te piecyki też się gdzieś umiejscowi w jakiejś przetopialni takiej, ponieważ jednak no, że głupio, żeby tak tutaj miejsce zajmowały. No i poszerzyłem to trochę tutaj. I wypełniłem clearstone'em, żeby jest ładniej moim zdaniem. Przynajmniej już nie widać takich, jakby to powiedzieć, no, takich odbarwień w postaci kobla. Dobra, i tutaj będzie zejście do tego magazynku. Więc kopmy, no nie? Jestem tak troszkę przygotowany nawet już na to kopanie, bo wcześniej się też przygotowywałem. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy kopali. O, tak. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, jak wstawię schodka. Kurczę, coś niemiłosiernie mi klatkuje. Musicie mi to wybaczyć, ale... Oh shit. Ale nie wiem, co jest przyczyną. Więc widzicie, kurczę. Spadałem FPS. Dobra, już jest w porządku. O, chyba będzie w sam raz. I tutaj nad tym będą schodki jeszcze do góry, no tak jakby drugie piętro. No jest trochę jeszcze już przetopionego stone'a. Zostało jeszcze zrobienia, znaczy wypełniania tutaj. O, akurat wystarczyło. Pięknie. Dobra, na razie tutaj wrzucę. O. Pach, pach, pach. Dobra. Tak by to wyglądało. Tylko... sobie się zapędziłem z tym kopaniem troszeczkę. Zbytnio. Dobra, muzyczka gra. Nie wiem, czy słyszycie, ale gra. Więc jest nastrojowo. Dobra. Mam w sumie taki pomysł, że tutaj już może być dróżka do magazynku. A tutaj do przetapialni. Czyli nie dróżka, tylko taki tunelik podziemny. Dobra. No i tu gdzieś... Oh shit. Przez te lagi. Teraz mi tu. No i tutaj właśnie gdzieś powinno się już zacząć to tak rozszerzać. Nie chcę robić tego magazynu zbyt takiego dużego, ponieważ...
No nie ma takiej potrzeby, no nie? O, dobra, jest już w porządku. Może jeszcze poszerzę te schodki? O, chyba tak zrobię. Ale to, nie wiem, między odcinkami albo potem. Po co ja tu przyszedłem? Dziwne... Znaczy, dziwne to, że nie wiem. Coś mi jedzonko nie spada, więc się troszkę tak zdziwiłem. A, już wiem po co przyszedłem. Po drewienko. O. Pac, pac, pac. Już parę skrzynek mam, ale to i tak jest mało. Powiedzmy, że... 3 takie duże skrzynie wystarczą, plus to, co mam tutaj. Na górze. Oczywiście ja to przerzucę, no nie? Dobra, to będzie 3. Więc... Zróbmy to tak. Tak, tak, tak. Jeszcze jeden. O. Oj, żelazo. Żelaza mam naprawdę mnóstwo. Więc póki co nie jest mi potrzebne, ale jak już jest, to wydobędę oczywiście, no nie? I gravel. Niemiłosierny. Dobra, 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 kopiemy, kopiemy. Ale tutaj też zaraz to zastąpię. Ładnie. Tym... clearstone'em. Jak mówię clearstone, to cały czas mam na myśli szampon ten do włosów. Clear. Nie wiem czemu. Dobra, no to od razu tutaj wrzucę kobla. Żeby już tutaj sobie siedział. Żelazo. Żelazko, żelazko. Dobra, tyle tego żelaza. Tyle. No więc skopmy dalej, no nie? Dobra, tutaj będą takie materiały, tak jak kobl i tak dalej. I drewno, pierdoły takie. Tutaj kolejna komórka, bo to będą jakieś takie inne bajery. pochodnia. Otworzy się tylko teraz? Otworzy. Co by nie. To tutaj zrobię tak samo. Jednak jest trochę ciemno. I tu zrobię tak. Nie wiem, te plany to tak moje wymyślam tak na bieżąco teraz, więc nie są jakieś specjalne. Po prostu no, tak jakoś mi się tutaj w głowie rodzi taki pomysł. I tak to jest. Tutaj postawię kolejną skrzyneczkę. To może kolejną. Tu jest tak, tak. Dobra. Więc tutaj teraz coś takiego. Chcę, żeby ten pokój był symetryczny jak najbardziej. Więc tak robię właśnie. Wiesz, jak to kiedyś było takie przekonanie, że symetria to jest ideał, więc ja też tutaj tak będę tak wyznawał taką prawdę, że symetria jest najpiękniejsza. Dobra, kończy mi się kilof, ale to nie problem, bo mam jeszcze mnóstwo innych. O, i węgiel przy okazji. No pięknie, skończył się kilof. No, jak zawsze powtarzam, węgla nigdy nie za wiele. Więc wykopię go też. Po prostu nie będę tak zwyczajnie go tutaj zostawiał, tylko no. Ale ja to potrafię gadać o kopaniu węgla przez pół godziny. Także już się zamykam.
żeby się nic nie pospawnowało. Sobie to zamuruję. Okej, tutaj mamy do powierzchni trochę. Tak, tak, tak. Jeszcze mamy tutaj. Pięknie. O. Tu od razu dam clearstone. Szampon clearstone. Dużo mi się tego teraz przetapia, więc to nie problem. O, prawie stag już jest. Dużo tego. Tu już pewnie przetopił. Dużo mam tego kobla, bo tam się trochę tego kopało i tak dalej, więc wiecie, nie zaszkodzi przetopić. Masz tu jeszcze tylko a tu jeszcze węgla trzeba rzucić. Wiadomo, tam ten clearstone zawsze jest taki bardziej uniwersalny niż kobl, bo tego to można wykorzystać do wszystkiego praktycznie, a jak trzeba kobla, to tylko po prostu go kładziemy, rozbijamy i mamy kobla, no nie? Dobra, gravel wykopany, pięknie. No, zastąpiony. I jeszcze chciałem o tutaj taką wnękę wykopać. Taką, o, po prostu 3 na 1. Sorry, że tak ręką, ale nie mam upadł. Nie przewidziałem, że będzie dirt. Tutaj mój kobl. Kurde. Kurczę, wybaczcie mi te lagi, naprawdę. No i shit. No dobra. Tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to jakieś specjalne, nie wiadomo co, ale moim zdaniem spełnia swoje wymagania. Znaczy, będzie dopiero spełniać. Bo póki co jest to tylko, to są puste skrzynie. Dobra, tu mamy deseczki. Tu będzie jeszcze jedna, tu jeszcze jedna. Dobra, jeszcze jakieś tabliczki by tu porobić, żeby to oznakować. Jak najlepiej, bo ja muszę mieć oznakowane, bo ja się gubię potem w tym. Wezmę tutaj wszystkie materiały potrzebne, to znaczy, które wsadzę do tej skrzynki. O i to, to, to. No i od razu machnę z 5 tabliczek. Nie mam tu jakichś deseczek? Są deski, ale patyków nie mam. Wiem, że w skrzynce są patyki, ale już nic nie będę wyciągał. O, jakie lagi. Jeb, jeb, jeb. Dobra, pięknie. 4 znaczki. Może jeszcze z jeden? A dupa nie starczy, bo tak drewna. Nie chcę już dorobić. Dobra, mam tutaj. Tutaj będą sobie ładnie mieszkać. Materiały. Kopalnia. Dobra, to co z kopalni, czyli te diamenty, to, to, to. Żelazo, tak. No i to chyba tyle na kopalnię. Znaczy, wszystkiego nie wziąłem z tamtej skrzynki, zapewne. A, i mam takie do was pytanie, czy nie przeszkadzałoby wam to, jeśli bym wgrał tutaj Inventory Tweaks? Taki mod, który tu od razu by sortował wszystko. Ponieważ, no, jest to, jak widać, troszkę żmudne, to takie pierdzielenie się z każdym itemkiem, a ja jakoś nigdy nie umiałem porządkować tych itemków.
No dobra, co my tu jeszcze mamy? Złoto, to będzie do kopalni, redstone, tamte potwory. Kostki, łuk. Tak. Dobra. Miejsca nie mam. A zrobiłbym skrzyneczkę. Jep. No i dobra. Zarobiłem pięknie. Jeszcze parę. Nie zaszkodzi. Jeszcze tego drewna to mam tu pod dostatkiem. W końcu jestem w dżungli. Cztery. Moment. Ile tam potrzeba? To mam dwie. A to jeszcze tak. Pięknie nie starczyło, jak zwykle. Ma być ich sześć wszystkich. No. Idealnie, jak zwykle nie wystarczyło. No, pięknie. O, jeszcze tych... No, brakuje... tabliczek, kurczę, nie mogę się wysłowić. Jak ja dziś jestem nieogarnięty. Dobra, tego żelaza nie będę jeszcze przytapiał po prostu. Skrzyneczka, skrzyneczka, pięknie. A tu wykopię. Tutaj damy jedzonko. Jedzenie, tak, pięknie. Tak. To się nie liczy. Ryba. Strzały, sznurki. Siodło też nie. Tutaj będą z potworów, czyli takie te trofea. Nie no, głupio. Zdobyczy. Odpalaj. Dobra, mamy zdobyczy. Mięsko, strzały, mączka, tak. Dobra. Tutaj damy sobie skrzyneczkę z narzędziami. No co się otwierasz? Narzędzia. Mam nadzieję, że dobrze napisałem. To sobie zostawię. Patyczki nie. Kilofik też. No i tutaj damy inne, które się nie zaklasyfikowały do tamtych narzędzia. Tu jeszcze można by było dać to. Wprawdzie to jest zbroja i nie narzędzia, ale... No ale cóż. Wszystko co można używać, no nie? Dobra, to ja skoczę jeszcze, może ściąć drzewko, albo nie, jeszcze tutaj poszerzymy to. O, w ten prosty sposób, słyszę jakąś krowę, pewnie też słyszycie. O, węgiel. I znowu go kopię i znowu będę wypełniał. O, zombie. Znowu będę wypełniał go. I znowu mogę gadać pół godziny o kopaniu węgla. Jestem, co jest jeszcze? Jest jeszcze jeden węgiel. Aj, tak skopałem. Kopię to tak trochę bezsensownie. Ale cóż, mam tego Clearstone'a przetopionego dużo. Więc... nie będzie problemu. No i w końcu jest jakaś taka uporządkowana w miarę...
pracownia. Nie pracownia, tylko po prostu magazynik i mogę tutaj już sobie spokojnie korzystać. No dobra. W takim razie wypełnię te. Bach, bach, bach. Gotowe. Mam nadzieję, że to już nic nie będzie. Się kryło pod tym kamyczkiem. Dobra, to. O, dzisiaj odcinek o kopaniu. Już na mnie coś działam, no nie? Coś się dzieje. Jak mówię, ten magazyn mój nie jest taki zbyt specjalny, ale to jest tylko hardcore. Jak mówiłem na początku, nie będzie tu nic specjalnie specjalnego. Ale cóż, odcinek jest. Długo, długo nie było tego hardcora całego, ale no cóż. Miałem inne sprawy na głowie. No i przy okazji ta nowa seria się pojawiła. Nawet to tak widzę, że nawet wam się podoba, więc jest spoko. O, tutaj jeszcze. Więc spoko, jak tylko się podoba, to schodek. Tutaj damy węgiel. Dobra, i to przerobię na schodki, schodki, schodki. Tu się jeszcze ładnie wszystko przepala. Tak więc jest fajnie. Olo, co ja zrobiłem? Boziu, mój Boziu. O, słodki. To jeszcze chyba mało tych słodków będzie. Zrobię jeszcze. Akurat nie zostanie mi tu nic. Dobra, dwa schodki zostały, ale jest już jakieś takie fajne przejście w miarę. Wygodne. Nie wiem, co ja mam na punkcie tych pochodni, że wszędzie muszą tak być. Ale po prostu jest później tak już to bardziej ogarnięte. Mamy 23 minuty. O, pięknie, już jest dzień. Zobaczmy, jak to się rozwija wszystko. I już mam pomysł na kolejną rzecz, na następny odcinek, ale będzie to już taki timelapse jakby. Tutaj coś powstanie. No i ta tymczasowa farma też już zniknie stąd. Więc będzie kopanie na wizji, może trochę poza. O Jezu, co ja zrobiłem? Debil ze mnie. Dobrze, mam tą motyczkę. Dobra, zasieję to i będziemy kończyć. No, coraz więcej tego zboża mam. Do widzenia. No, jak mówię, tutaj będzie coś nowego, ciekawego. Tylko, jak mówię, też będzie troszkę kopania, więc część nagram, część nie i to będzie timelapse. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze jakąś muzyczkę fajną wrzucimy. Więc chyba będzie to na tyle. Jeszcze poprzenoszę to z tej skrzynki. O. Tu będzie takie, no, takie pierdołki, które będę używał tak na miejscu. Dobra, chlebek sobie zjem. Jedzonko. Coco beans, to nie wiem do czego się to, ale do jedzenia w końcu. Kakao to się je. Hehehe. Tutaj chyba nic do tego nie mam. Do tego mam lapis. Tutaj mam to
i to. Tu są narzędzia. Mam wiaderka. W końcu narzędzie. Zbrodni. A tutaj... No, wszystko reszta. I wełna. Dobra. Chlebek zjedzony, także... Można już kończyć. Także... Trzymajcie się i do zobaczenia. No, na razie. Hej.